Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami moją opinią na temat tych oto narzędzi marki Milwaukee w opcji M12. Zapraszam na film. Prezentowany zestaw narzędzi zakupiłem mniej więcej 1,5 miesiąca temu. Był ze mną już na 2 robotach, więc powiedzmy poznałem mniej więcej narzędzia już w takich warunkach, nazwijmy to bojowych, i chciałbym tak pokrótce powiedzieć, jak ten zestaw się spisuje z tym, że spodziewałem właśnie na poszczególne narzędzia. Takie krótkie zestawienie plusy, minusy, żeby ten film jakoś nie był strasznie długi. Ja to sobie teraz wyjmę z walizki, żeby tak łatwiej było to omawiać, i zaczynamy recenzję. Na pierwszy ogień idzie wkrętarka i co mogę o niej powiedzieć? Jak na narzędzie 12-woltowe dysponuje naprawdę konkretną mocą. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że na pierwszy rzut oka porównywalna z mocą normalnych 18-tek. To tak pokrótce. Kolejny plus. Przynajmniej jeżeli chodzi o moją rękę, bardzo fajna ergonomia. Fajnie leży, ręce nie bolą, przynajmniej tak wspominam mnie. Po dłuższej pracy jest spoko, naprawdę jest spoko, fajnie leży. Fajne jest to, że na przykład wentylacja jest tutaj, po bokach, i normalnie czasami trzeba docisnąć bardziej wkrętarkę, żeby bit był lepiej dociśnięty. Tutaj nie ma żadnych wentylacji, więc spokojnie można to docisnąć. Naprawdę fajne. Nie wiem, czy to widać, że tu jest jeszcze taki, nie wiem, amortyzator delikatny. Naprawdę jest to przemyślane, więc moc, ergonomia to jest plus. To, że to jest powiedzmy takich małych rozmiarów, no to jest naprawdę fajne, wszechstronne urządzonko. Oczywiście lampeczka LED fajnie pokazuje, nie zasłania. Naprawdę przydatne. Przeważnie nie miałem oświetlenia w poprzednich narzędziach. Robi to robotę. Też to trzeba zaliczyć na plus. Plusem, który naprawdę jest fajną opcją, to jest to zapięcie na pasek, ten uchwyt na pasek. W niektórych wkrętarkach to nie jest w standardzie. W sumie nawet nie wiem, czy to jest w standardzie gdzieś dodawane. Przeważnie to trzeba dokupić sobie taki uchwyt osobno. I naprawdę to jest super. I super jest to, nie wiem czy to będzie widać, ale on jest już otwarty. Czasami te uchwyty na pasek są tak mocno dociśnięte, że to trzeba rozginać, żeby to się dało od razu użyć. A tutaj naprawdę wyciągacie to z opakowania, z walizki, i od razu to po prostu pasuje na kieszeń. Fajne, intuicyjne, naprawdę spoko robota. Jeżeli o to chodzi, oczywiście to się da przekręcić na drugą stronę, jeżeli ktoś jest powiedzmy leworęczny. Udar, powiem szczerze, nie testowałem. Nie testowałem, więc nie będę bezbajerował, że to się nie wiadomo jak fajnie sprawuje. Podejrzewam, że swoją robotę zrobi do delikatnego wiercenia, bo do konkretnego wiercenia jest przewidziana właśnie ta wkrętareczka. Jeżeli chodzi o minusy, na chwilę obecną dostrzegłem jeden mankament, ale to może wynikać bardziej z moich takich przyzwyczajeń z innych elektronarzędzi, a mianowicie przełącznik obrotów prawo-lewo. Gdy trzymam narzędzie w ten sposób i chcę zmienić, nie wiem, ja się muszę przyzwyczaić, bo to raczej chodzi o mnie, że ten przycisk muszę, nie powiedzmy tak jak w Makicie, o, tak lekko wystawić, bo tak w Makicie mniej więcej zawsze ten przycisk wystawał. Tylko go muszę maksymalnie wbić. A to nie zawsze, powiedzmy, bo jeżeli najczęściej trzymam tak wkrętarkę i powiedzmy, o, widzicie, nie przełączam do końca tego przycisku i nie mam obrotów. Muszę docisnąć, żeby ten przycisk był mocno wbity. Taki mały mankament. Fakt! Ja się już do tego przyzwyczajam. Kolejnym narzędziem jest ta wiertarka. I co mogę o niej powiedzieć? Na pewno to, co się tyczy tak samo wkrętarki. Ergonomia,
Kompaktowość jak najbardziej na plus. Waga na plus. Używałem jej do wiercenia wieszaków ES na suficie bodajże 20 m2, więc zajęło mi to tam, nie wiem, pół godziny łącznie ze zrobieniem obrysu i naprawdę nie było czuć jakiegoś tam mocnego obciążenia na rękach, a właśnie o to mi chodziło, wybierając właśnie 12 i ten zestaw. On ma być lekki i nie męczący dla rąk. Moc jak najbardziej wystarczająca na wywiercenie tego sufitu. Zeszło mi bodajże... została mi jedna kreska tutaj, czy jedna kropka na akumulatorze 4 amperogodzinnym, więc spokojnie to daje radę, żeby na jednym małym akumulatorze oblecić cały sobie sufit do S-ów. Tak jak mówię, tam było zrobione plus minus 50 dziur, więc naprawdę spoko. Jeszcze tym bardziej dla mnie, gdzie zawsze byłem przyzwyczajony do kabla, a tutaj komfort roboty na akumulatorze, no nie była ziemia. Co jest jeszcze fajnym plusem? To, że nie da się, no, nie umiem znaleźć innego określenia, ale przegwałcić powiedzmy tej wiertarki. Jeżeli za mocno dociśniecie, elektronika wam ją wyłączy. To jest naprawdę spoko, jeżeli ktoś nie umie ją uszanować, tak to nazwijmy, to narzędzie się nie pozwoli zepsuć. Przynajmniej w jakiś tam ograniczony sposób. Fajna rzecz, naprawdę fajna rzecz. I też plusem oczywiście jest to samo, co w tej wkrętarce. Wentylacje są po boku, więc możecie to sobie spokojnie tutaj docisnąć, jeżeli jest taka potrzeba. Oczywiście, tak jak wspomniałem, z głową, bo inaczej elektronika wam wyłączy maszynę. Naprawdę spoko. Czego mi w niej brakuje przy tym rozmiarze? Żałuję, że nie dodano tego uchwytu. Ona jest naprawdę leciutka, malutka i spokojnie można ją przy pasku nosić. Nie wiem, może tego nie przemyśleli, ale ja bym już tutaj uchwyt sobie zamontował. Tylko, że nie ma, powiedzmy, od razu tak jak jest tutaj śruby montażowej. To jest chyba jedyny minus, jaki znalazłem do tej wiertarki. Ostatnim narzędziem jest ta oto, powiedzmy, że kątówka. Przełożę sobie baterię. Co do tego narzędzia, jakoś tam na początku nie byłem pozytywnie albo jakoś mega pozytywnie nastawiony. A to był błąd. Po prostu od razu wam powiem, że to był błąd. To dam na bok. Po pierwsze, od razu zaznaczam, to nie jest, powiedzmy, kątówka, czy typowa kątówka do wszystkiego. Ale do tego, co ja ją używałem, jest naprawdę super. Plusy. Gabaryt. Tak jak mówię, ergonomia, gabaryty, to można wałkować. To się przewija w każdych narzędziach. Plus. Beznarzędziowa obsługa osłony. To jest plus. Nie musicie dodatkowych narzędzi, żeby coś tam zluzować, przesunąć. To przesuwacie sobie na bieżąco. Bardzo fajną rzeczą jest na przykład skierowanie iskier przy cięciu, jeżeli taki macie materiał. Albo lecą do przodu, albo lecą do tyłu. Gdzie ja to wykorzystałem ostatnio? Przy wycinaniu narożników aluminiowych w ościeżniach okiennych w łazience. Normalnie zastawiałem okno i dopiero wycinałem, żeby nic tam nie było. Tutaj jesteście w stanie, fakt, okno znowu zasłoniłem, żeby sprawdzić, jak się właśnie sprawuje kierowanie iskier. Ustawiacie, żeby było do tyłu i faktycznie iskry lecą do tyłu. Super przydatna rzecz. Pewnie jakaś tam część tych iskier zawsze poleci jakoś tam do przodu, ale to są pojedyncze iskierki, więc i tak trzeba zasłonić to okno. Ale większość iskier, powiedzmy te 90%, leci wam do tyłu. Naprawdę fajna sprawa. W ogóle przełącza się to tutaj. Macie wszystko. Czy do przodu, czy do tyłu.
naprawdę spoko narzędzie. Co jeszcze można o tym powiedzieć? Osłonka do odkurzacza. Montaż jest bardzo prosty, bo tylko to się tu naciska. Tu jest przycisk. Wkładacie, to się blokuje samo i już działa. Możecie sobie robić. Tutaj jest głębokość cięcia, jeżeli potrzeba ustawić. Blokada i wszystko. Podłączenie do odkurzacza. Co jeszcze trzeba zaliczyć do plusów tej kątówki? Na pewno tarcze. Na samym początku, jak zobaczyłem, jakie to są tarcze, a to są tarczki 76 mm, stwierdziłem, one będą szły jak woda. No niestety się pomyliłem. Bardzo fajne, wytrzymałe tarcze. Ciąłem nią i profile niektóre. Wycinałem właśnie narożniki w oknie. Skracałem śruby. Tak samo bolce, tak to chyba się nazywa fachowa, bolec do montażu klamek, bo trzeba było skracać. Spokojnie. Oprócz tego, że powiedzmy etykieta się powiedzmy poobdzierała, zużycie tarczy jest minimalne. Nie wiem, z czego ona jest zrobiona, jest z jakich materiałów i tak dalej, ale do takich powiedzmy dorywczych cięć jak najbardziej i nie schodzi tak szybko. Używałem również tarczy diamentowej. Widać, że te tarcze pracowały. To nie jest powiedzmy recenzja, że dostałem czy kupiłem i od razu pierwszego dnia wam to wychwalam, tylko ja tymi narzędziami naprawdę chwilkę popracowałem. Tarcza diamentowa minus, no jest stosunkowo gruba, tak to można powiedzieć, ale nie tnie najlepiej, nie tnie najgorzej, jeżeli nie zależy wam powiedzmy na super jakości cięciu, tylko na szybkim docięciu czegoś, jak najbardziej daje radę. Naprawdę daje radę. A ta tarczka, pierwszy raz mam styczność z tą tarczą tak faktycznie, bo ja już widziałem te tarcze, ale nigdy nie widziałem, czy nie miałem przyjemności albo nieprzyjemności nimi pracować. I naprawdę spoko. Do czego jej używałem? Do na przykład wycinania paneli, bo potrzebowałem wyciąć panele. Super, super właśnie to cięło. Dzięki właśnie tej małej kątówce z osłoną spoko, możecie sobie robić. Naprawdę daje to radę. Panele tnie super. Opaski do drzwi, do podcięcia również. Super tarcza, naprawdę polecam. Jest to w zestawie, polecam się pobawić. Naprawdę to jest plus tego. Jeżeli chodzi o minusy, to powiedzmy jest jeden taki czepliwy na maksa. Dziwny dźwięk. Inwestorka stwierdziła, że odkurzaczem tnę. Ale zresztą posłuchajcie sami. Naprawdę troszkę dziwny dźwięk, ale narzędzie robi robotę. Poważnych minusów brak. Standardowo ergonomia, lampka, gabaryty. Wszystko jest na plus. Podsumowując, czy ten zestaw opłacało się kupić? Tak. Jak dla mnie, na moje potrzeby, jak najbardziej te wszystkie narzędzia spełniają swoją funkcję. Jestem z nich zadowolony. Czego chcieć więcej? Czy poleciłbym ten zestaw innej osobie? Jeżeli potrafi uszanować narzędzia, naprawdę zestaw godny polecenia. Jeszcze w sumie tak totalnie na zakończenie. Nie wiem, jak to określić, ale pracując z narzędziami, powiedzmy Milwaukee, przynajmniej tymi, mam wrażenie, że pracuję, nie wiem, jakimś konkretnym sprzętem. Nie wiem, jak to mam określić. Nie pracuję zabawką. Bez obrazy. No, Makita w porównaniu na przykład do takiej dwunastki wkrętarki z Milwaukee, no tam miałem odczucie po czasie, oczywiście pracując z tą, że ja pracowałem zabawką. Tutaj naprawdę, nie wiem, albo to jest takie wrażenie, jest to masywne, może nie masywne, ale tutaj nie macie wrażenia, że pracujecie zabawkami. Takie ostatnie spostrzeżenie, zakończenie tego filmu. Sprawdźcie sobie, jeżeli ktoś się zastanawia, czy opłaca się kupić
taki zestaw z Milwaukee jak najbardziej polecam. Tyle w tym filmie. Do zobaczenia.